Witajcie kochani! Dzisiaj kierunek Wilanów, a dokładniej plaża Zawady. Dawno tam nie byliśmy z Januszem, a dzisiaj umówiliśmy się ze znajomymi, którzy również mają samojeda, bo oczywiście nie jedziemy sami, tylko z pieskiem, dlatego że plaża Zawady to jest idealne miejsce dla wszystkich właścicieli czworonogów. Jest tam naprawdę sporo miejsca. Jest co robić dla piesków, zwłaszcza jeśli tych piesków jest więcej. I jest tam też pięknie, a do tego wcale nie ma tam aż tak dużo ludzi, dlatego że ta plaża nie jest aż tak dobrze znana jak inne plaże w Warszawie, bo oczywiście plaż tego typu w tym mieście jest więcej. Natomiast myśmy tę plażę odkryli jakiś czas temu, w zasadzie ja ją odkryłam i bardzo długo namawiałam Janusza na to, żebyśmy tam pojechali pierwszy raz. I kiedy tam pojechaliśmy, no to Janusz się w tym miejscu zakochał. Podoba ci się tam, prawda? Jest okej. Okay. Może nie zakochał, ale jest okej. Okay. Także Janusz się zakochał, tak jak powiedziałam. W każdym razie był bardzo pozytywnie zaskoczony tym miejscem i od tamtej pory staramy się tam bywać regularnie, aczkolwiek nie zawsze jest to możliwe, dlatego że no jednak trzeba trochę czasu poświęcić na taką wyprawę. Jedzie się tam mniej więcej pół godziny od nas. A dodatkowo, no jak już się jedzie z psem, no to wiadomo, że nie po to, żeby tam być 10 minut, więc często jest tak, że spędzamy tam pół dnia, więc trzeba rzeczywiście wygospodarować trochę czasu na to, żeby tam pojechać, a dodatkowo jeszcze ustalić ze znajomymi wspólny termin takiej wyprawy, jeśli chcemy, żeby psy bawiły się we własnym gronie. W ogóle jeśli chodzi o plażę Zawady, to ona sąsiaduje z plażą nudystów. Także tuż obok można się wylegiwać na słońcu bez strojów kąpielowych i rzeczywiście tak, słuchajcie, jest, ponieważ podczas naszej ostatniej wizyty, że tak powiem, na plaży Zawady przeszliśmy się tą częścią dla nudystów i rzeczywiście były tam osoby takie, które opalały się nago. Także, nie wiem, jeśli jesteście naturystami, lubicie się opalać nago, no to też taką plażę na turystów Wam właśnie polecam. Właśnie dotarliśmy na miejsce i spójrzcie, ile tu jest samochodów. Zważywszy na to, jaką mamy dzisiaj pogodę, śmiem twierdzić, że na plaży Zawady jest dzisiaj mnóstwo ludzi. Kto to idzie? Jest Aston, Aspen i Lili idzie. No, spokojnie. Tak, spokojnie. Hej. Hej, hej. Zanim dojdziecie na plażę, nastawcie się na mniej więcej 15-minutowy spacer przez las. Dodam przepiękny las i za chwilę Wam pokażę taki fragment, który zwrócił moją uwagę za pierwszym razem, kiedy się tutaj znaleźliśmy. Spójrzcie tylko, no po prostu moim zdaniem wygląda to wspaniale. Jest to idealny anturaż do jakiejś sesji zdjęciowej. Naprawdę rzadko widuję tak piękne plenery. Super to wygląda. Myślę, że większość z Was się ze mną zgodzi. Także myślę, że kiedyś sobie tutaj przyjadę po to, żeby zrobić jakieś zdjęcia. A tak w ogóle to plaża, część plaży jest częścią rezerwatu przyrody. Także można tutaj sobie podziwiać również różne gatunki ptaszków. Jeśli nie macie ochoty iść pieszo, to zawsze możecie przyjechać sobie na plażę rowerem, zresztą nie tylko na plażę, dlatego że zauważyłam, że tu mnóstwo osób jeździ na rowerach i w sumie wcale się temu nie dziwię, dlatego że, no co tu dużo mówić, jest tutaj naprawdę bardzo ładnie i bardzo przyjemnie jeździ się w takim właśnie otoczeniu. Także jeśli wśród Was są rowerzyści i szukacie jakichś ciekawych miejscówek, no to polecam Wam plażę Zawady.
spójrzcie, jak duża i rozległa jest ta plaża. Aż jestem zaskoczona, dlatego że patrząc na liczbę samochodów, wydawało mi się, że będzie tutaj mnóstwo osób, a najwyraźniej ludzie są tak rozproszeni, a przestrzeń tak duża, że tego tłoku w ogóle nie widać. Tak dużych muszli to ja nie widziałam nawet nad polskim morzem. Wszystkim osobom, które chciałyby przepłynąć z plaży Zawady na znajdującą się naprzeciwko plażę romantyczną, polecam skorzystać z takiej barki. Możecie sobie bez problemu przepłynąć z jednej strony na drugą. Ale Aspen ładnie pływa. Poznajcie Destina i jego samojeda, a raczej samojedkę Aspen. Cześć. Poznaliśmy się, od razu wam powiem, przez zupełny przypadek podczas naszego niedzielnego spaceru z Januszem i z Astonkiem. Maszerowaliśmy, że tak powiem, nowym światem i naszym oczom ukazała się ta oto przepiękna istota. No i tak nawiązaliśmy kontakt i stwierdziłam, że dobrze by było, gdybyśmy tu przyjechali kiedyś razem, właśnie na plaży Zawady. I oto jesteśmy. Aspen, czyli luksusowy, amerykański kurort narciarski. Czy takie imię zostało nadane w hodowli, czy to wyście sobie wybierali? My wybieraliśmy przede wszystkim ze względu na właśnie ten kurort, na góry, na śnieg. Mhm. Jest też drzewo Aspen. W Ameryce też to jest dosyć popularne imię, czy dla dziewczynek. A tak oryginalnie z hodowli, no to to jest Droga Szczęścia. O! To jest tłumaczenie polskie indiańskiego imienia hodowli Nordpies na Chesi, z tego co pamiętam. Okej. Na Chesi, czyli Droga Szczęścia, a po naszemu Aspen. Czyli hodowla Nordpies, to już powiedziałeś. Tak. A powiedz mi, w jakim wieku jest Aspen? 3 lata niedługo, już prawie 3 lata. A, czyli młodsza od Astonka, ale też mniejsza, bo w ogóle samice są mniejsze niż samce. Tak, są mniejsze i to jest chyba najmniejsza z samic, więc ogólnie jeśli chodzi o takie wymiary samojeda, to ona jest wzorowa, można powiedzieć. Mhm. A natomiast jest tendencja, że są większe samice, więksi samce, taki lew jak Aston na przykład, a tutaj jest taka mała, zgrabna, kompaktowa Aspen. Ale muszę ci powiedzieć, że zachowuje się jak typowy samojed, przy czym ma mniej, wydaje mi się, energii niż mój Astonek. Co się dzieje? Aston zaprasza. Powiem wam, że to są naprawdę bardzo, bardzo urocze psy, aczkolwiek trudne w wychowaniu, prawda? Tak, trudne jest. Jeśli chodzi o wychowanie, to według mnie to jest albo 100%, albo zawsze je tresujemy i zawsze mówimy, nie możesz wejść na kanapę. Albo jest 99%, czyli tak jakby 0%, i one już korzystają z tego i to zawsze robią, co chcą. Jesteś zadowolony, rozumiem, z hodowli? Tak, jestem bardzo zadowolony. Poza tym, że dostaliśmy psa, to dostaliśmy książki o tym, jak się zachować z psem, jak do tego podejść. Ale też sami ciągle się dokształcamy, dokształcaliśmy się, nawet zanim mieliśmy psa, jak psy w ogólności się tresuje, jak wprowadzić psa do domu.
to do dzisiaj jest praca. To jest bardzo ważne, żeby się psami zajmować i poświęcać im sporo czasu, bo to nie są zabawki, jak się niektórym wydaje. Ale co, myślicie o jeszcze jednym samojedzie? Może zobaczymy. Musiałam się tutaj zatrzymać, dlatego że teraz widać, jak przez te drzewa pięknie przebijają promienie słoneczne. Wracam już do domu. Aston jest wybawiony, zadowolony i zmęczony. Także super. To, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć a propos plaży Zawady, to, że bardzo podoba mi się jej taki dziki charakter i to, że mamy tam mnóstwo krzewów i drzew, także jest tam i plaża, i woda, i las tak naprawdę. Ale jedna rzecz mi się tam bardzo nie podoba, a mianowicie to, że nigdzie na tej plaży nie ma ani jednego kosza na śmieci. Także jeśli macie jakieś śmieci, to trzeba je po prostu ze sobą nosić, nazbierać właśnie na tej plaży, dopiero później przenieść je w inne miejsce. Także to mi się nie podoba i zapomniałam o jeszcze jednej ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że teraz mamy mnóstwo komarów, także jestem w tej chwili bardzo, ale to bardzo pogryziona, dlatego że zapomniałam wziąć ze sobą jakiegoś środka na komary, także polecam wziąć, jeśli będziecie się tam kiedyś wybierać. A tak poza tym, to jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni z naszej wyprawy. Kolację postanowiliśmy dzisiaj zjeść z Januszem w jednej z naszych ulubionych, ostatnio ulubionych restauracji greckich Mykonos. Wspominałam Wam już o niej i cały czas Wam tę restaurację polecamy. Zamówiliśmy sobie kilka dań i otrzymaliśmy bardzo fajny stolik na uboczu. Sałatka Janusza z sorem feta. Moja sałatka z halloumi. I tutaj mamy hummus oraz tzatziki. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? Danie główne, Janusz tradycyjnie zamówił mięso, a ja tradycyjnie warzywa, w tym przypadku z serem feta. Na koniec postanowiliśmy sobie jeszcze zamówić ciasto orzechowe z kremem waniliowym. Także tym optymistycznym akcentem kończę mojego vloga. Dziękuję Wam za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzy leżące samojedy, moi drodzy, to jest bardzo, bardzo rzadki widok, ponieważ z reguły właśnie samojedy są bardzo energiczne, ale teraz zmęczyły się pływaniem. A I'm flyer than your X-Men, I'm flyer than your next man. I'm